Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich. O, widzę, już mamy 15 osób w pokoju naszym webinarowym. Jeszcze sekundkę poczekamy na spóźnialskich, tak, ponieważ już jest godzina 18. Za chwilę zaczniemy. Natomiast na początek bardzo proszę o postawienie plusików, żebym wiedział, czy mnie dobrze słychać. Nie wiem, czy słychać mnie tak? O, pani Ewa Włodarczyk, dzień dobry, hej, witam. Witam cię. Dobrze, zobaczmy dalej. Czyli rozumiem, że słychać mnie dobrze. Jeszcze sekundkę, poczekamy. Słuchajcie, dzisiaj trochę w teorii porozmawiamy o produktach do ekologicznego czyszczenia domu, o tym, jak działają, jakie są mechanizmy. Zrobimy też szybki test praktyczny, pokażemy na tablicy kalkulację kosztów i wiele innych jeszcze rzeczy. Witam pani Krystyna Kamińska, dzień dobry pani Krystyno, pani Ludomira, pani Alicja, miło mi wszystkich tutaj widzieć, znaczy widzieć jak widzieć, no, na ekranie, także daliście znak, sygnał. No i myślę, że możemy powoli zaczynać nasze dzisiejsze spotkanie. Dla tych, którzy mnie nie znają, ja nazywam się Łukasz Gerlach. Od wielu lat zajmuję się promocją różnego rodzaju produktów prozdrowotnych, a także nowoczesnymi systemami zarabiania. Dziś widzimy się na spotkaniu webinarowym Nowa Idea. Nasze dzisiejsze spotkanie potrwa około godzinki. I opowiemy sobie o tym, jak w ekologiczny sposób możemy wyczyścić nasz dom. Tak naprawdę niewiele z nas zastanawia się, jakie dzisiaj zagrożenia niesie chemia. Dlatego, że tak naprawdę ludzkość stanęła przed ścianą. Nadmiar wszelkiego rodzaju środków chemicznych bardzo wiele zagrożeń, łącznie z rozwojem cywilizacyjnych chorób. Sprzątanie jest jednym z elementów naszego życia niezbędnym, które niestety też zagraża naszemu zdrowiu. Wszyscy tak naprawdę mamy pięć czynności w naszym życiu, które są niezbędne. To jest oddychanie, to jest spanie, to jest wypróżnianie się, to jest jedzenie i tak samo musimy po sobie sprzątać. Jednak jak to robić, aby było to z korzyścią dla nas i nie zatruwało nas? O tym za chwilę więcej opowiem. Natomiast mam przygotowanych kilka tutaj slajdów. Sekundkę, włączę sobie. Okej. Mam nadzieję, że slajdy są widoczne. Dlatego, że chciałem, żebyśmy sekundkę porozmawiali o tym, jakie są właśnie elementy szkodliwe w sprzątaniu. O, jest niespodzianka. Słuchajcie, prezent. Dla wszystkich tych, którzy wytrwają, wysłuchają do końca nasze dzisiejsze spotkanie, ja przebędę na koniec. A że jest to niespodzianka, więc nie będę mówił co to takiego, dlatego że dowiemy się na koniec. Szczegóły badania. Słuchajcie, otóż zrobiono badania, bo to, o czym mówimy, to już nie są jakieś fantasmagorie, są to fakty. Fakty oparte o badania naukowe. Dlatego że na przestrzeni 20 lat w Europie zrobiono niezależne badania. Te badania były robione na potężnej grupie ludzi, bo na grupie ponad 6 tysięcy osób płci obojga. Średnia wieku na początku badania to było 34 lata, na końcu 54 lata. I monitorowano stosowanie domowych środków czyszczących, w aerozolu, w płynie. I robiono regularne testy wydolności płuc. Wyniki zostały skompilowane przez 28 czołowych naukowców z 9 krajów. Zweryfikowane też przez innych badaczy. Amerykańskie Stowarzyszenie Chorób Klatki Piersiowej
te badania opublikowało. Jest też wiele innych badań. Dzisiaj się bardzo dużo mówi też na przykład w telewizji śniadaniowej, tak? Niedawno też było kilka programów, które właśnie pokazywały, jak szkodliwe może być sprzątanie naszego domu. I jakie to są wnioski, sobie rozmawiamy. Wniosek numer jeden. Otóż cotygodniowe stosowanie środków czyszczących jest tak samo szkodliwe dla płuc, jak wypalenie 20 sztuk papierosów dziennie. I teraz zobaczmy. Na papierosach jest napisane, że palenie zabija. Niestety na środkach czyszczących takiej informacji nie ma. Wniosek numer dwa. Otóż tak naprawdę największy problem dotyczy kobiet. Ja bardzo biorąc produkt, o którym za chwilę więcej opowiem, że jest to produkt właśnie mężczyznom mówię, że jeżeli kocha pan swoją żonę, to zapewne zakupi pan go po to, aby się nie zatruwała. I kobiety są bardziej drażliwe na środki chemiczne niż mężczyźni. Wniosek numer 3. Sprzątanie w domu może być równie szkodliwe jak zawodowe. No tak, bo często myślimy, że skoro nie zajmuję się osobiście sprzątaniem, nie jestem sprzątaczem, sprzątaczką, nie jestem bardziej mylnego. Jeżeli sami nawet w niewielkim stopniu sprzątamy nasz dom, jeżeli mamy panią sprzątającą, nie ma to żadnego znaczenia, dlatego że sprzątaczka wychodzi, a chemia zostaje. Ok, kolejny wniosek. Kobiety regularnie stosujące środki czystości częściej zapadają na astmę. Nic przyjemnego, bez komentarza. Wniosek numer 5. Uszkodzenia kumulują się w czasie, powodując przewlekłe stany zapalne, przeradzają się w choroby płuc i trwałe uszkodzenia dróg oddechowych. Myślę, że nie muszę tego komentować. Kochani, na szczęście mamy rozwiązanie. Mamy produkt, który jest produktem dla ludzi inteligentnych, dla ludzi mądrych i świadomych. Są to ekoczyściki firmy Rajpak. Nowa idea, jaką projekt związała się też z firmą Rajpak i dziś już można na platformie Nowa Idea kupować te wspaniałe produkty. Dlatego, że dzięki nim możemy całkowicie wyeliminować chemię z naszego domu i wszystkie nawet najtrudniejsze zabrudzenia wyczyścić włóknami i samą wodą. Ale o tym za chwilę. Pozwolicie, że wyciągnę nasz kompletny zestaw i pokażę, jak on wygląda. Ustawię troszkę kamerę. OK. I to, co Państwo widzicie tutaj przed sobą, to, co trzymam na kolanach, jest kompletny zestaw firmy Rajpak International, przy pomocy którego wyczyścimy dom, samochód, siebie, kota, psa, tylko i wyłącznie przy użyciu wody, eliminując zupełnie chemię z naszego życia. I zestaw podzieli się na zestaw kuchenny, powtórzony zestaw łazienkowy, dwie rękawice pielęgnacyjne, zestaw ścienno-sufitowo-podłogowy, dlatego że tych powierzchni mamy najwięcej, tak? Czyli ściany, sufit, podłogi, ekspres do szybkiego mycia okien i lustra. Nie wiem, jak Państwo myjecie okna, ale najczęściej potrzebny jest pełen arsenał rzeczy. Aby umyć okno, najczęściej potrzebujemy miskę z ciepłą wodą, potrzebujemy jakiś psik-psik, do tego ręcznik papierowy, ściągaczka i nagle niechcący wychodzi pełen arsenał rzeczy. A u nas mamy tylko tyle, bądź aż tyle. Dlatego, że raz zamoczonym tym ekspresem w zimnej wodzie
jesteśmy w stanie wymyć do 25 okien, nie przenosząc brudu z okna na okno. Tutaj mamy specjalną gumę, widzicie. Ta guma jest ucięta laserowo, ona doskonale przylega do szyby, wspaniale ściąga wodę i na długo wystarczy. Ta guma jest używana, jako ciekawostka powiem, w chirurgii plastycznej. Ok. Zobaczcie kolejny element, który jest istotny i ważny. Otóż w tym zestawie nie ma wiadra. Nasza technologia pozwoliła na to, aby wiadro wyeliminować. Dlaczego? Dlatego, że raz zamoczoną taką poduszką podłogową w zimnej wodzie, jesteśmy w stanie wymyć do 250 metrów zabrudzeń. I właśnie dlatego wiadro jest niepotrzebne. Wiadomo, że wiadro trzeba nosić, zajmuje miejsce, jest ciężkie, nieporęczne. Klasyczne mopy, bywa, że niekoniecznie fajne zapachy dają, gdzieś są chowane, no nie jest to wygodne. A u nas mamy następujące rozwiązanie. Leciutki, wysuwany, trwały, wysokiej jakości drążek z dół aluminium, który oczywiście można używać jako mop. Do tego mamy, poszukam, specjalny element, to jest taki łamak. O, tutaj do kamery pokażę, bo mam nadzieję, że dobrze widać. Założymy sobie. I z tym oto elementem możemy sięgać do wszystkich trudno dostępnych miejsc. Ponieważ ten drążek ma 1,65 m długości, więc z lekkością, łatwością możemy sięgać tam, gdzie normalnie było nam niewygodnie, bez drabinki, bez... Do tego mamy taki element. Proszę, zobaczcie. Zakładamy sobie na przykład tutaj, postaram się to tak pokazać, żeby było widoczne. Okej. Pamiętajmy, że to jest... I tutaj możemy sobie wszędzie na wysokość, prawda, ubierając te poduszki podłogowe, możemy wszędzie sobie lekko, łatwo dosięgać. Mam nadzieję, że jest to widoczne. Jeżeli mamy na kątem zakład infrastruktury, prawda, ekspres, i możemy pod kątem tychże okien wszędzie dosięgać. No, jeżeli są to jakieś balustrady, takie niewygodne miejsca, to możemy sobie to na przykład złamać. Czyli tak naprawdę my jesteśmy w stanie dopasować to do każdej powierzchni, do każdego elementu. O, taka ciekawostka, możemy sobie tutaj to robić. Ok, myślę, że jest to widoczne. Sobie tylko to, słuchajcie, odłożę na bok. Dobra, i to położę. Ok. Pudełeczko. I teraz zobaczcie Państwo jedną rzecz. Ja poproszę kamerę troszkę bliżej. Jeszcze raz zwróćcie uwagę, to jest właśnie nasz kompletny zestaw, przy pomocy którego jesteśmy w stanie cały dom wyczyścić. I tutaj mamy, jeszcze raz zaczynając od początku, zestaw kuchenny, powtórzony zestaw łazienkowy, dwie rękawice pielęgnacyjne, ekspres do szybkiego mycia okien i luster i zestaw ścienno-sufitowy podłogowy, czyli cztery te piękne poduszki. Ok. A jest. Zestaw podzieliliśmy na trzy kolory. Pierwszy jest to kolor biały. Kolor biały służy do wszystkich powierzchni, wszystkich miejsc, które tolerują dużą ilość wody. Czyli to będzie na przykład glazura, terakota, szyby, szkło, kabina prysznicowa, wanna. Wszystkie te elementy. Kolor biały.
Kolor beżowy. Drugi kolor. Jest to kolor, który służy do powierzchni tolerujących niewielką ilość wody. Czyli to będzie drewno, nabóg, ratan, sprzęt ETV, AGD. Tutaj zostawiamy taką leciutką mgiełkę wilgoci. I trzeci kolor, różowy, jest to jedyny kolor, materiał, który używamy bez wody, tak zwana, przepraszam bardzo, jest to jedyny kolor, który używamy bez wody, dlatego że on, do niego przyczepia się kurz. Jednocześnie się kota, psa, małot, jest to jednocześnie rękawica elektrostatyczna, czyli na powierzchniach przetartych kurz długo się nie osadza. I tak samo mamy te trzy kolory w naszych poduszkach. Kolor różowy. Możemy założyć sobie na ten, prawda, drążek, na cały ten system i zacząć pomieszczenie czyścić od ścian. Czyli odkurzamy nasze ściany, wynosimy kurz na zewnątrz i jaki jest efekt? Otwieramy okno i kurz nie osadza się nam na meblach, dlatego że całe pomieszczenie z kurzu oczyściliśmy. Najczęściej tego typu rzeczy nikt nie robi, bo nie ma ku temu narzędzia, a tutaj właśnie to mamy. Kolor beżowy, służący do parkietów, tak? Podłóg ten tolerują niewielką ilość wody, także mamy to. I poduszka podłogowa biała, która właśnie służy tak naprawdę nie tylko do podłóg, nie tylko do glazury, ale tak samo można idealnie nią umyć okna. Powiem wam, że ja bardzo lubię pokazywać taki mechanizm, kiedy na przykład robię nią podłogę i za chwilę myję okna. Dlatego, że nasz materiał nie przenosi brudu z powierzchni na powierzchnię. OK. Dobrze. Teraz troszkę, słuchajcie, sobie ułożę to, żeby było widoczne. I pokażę wam taki czyścik. O. Proszę zobaczyć sobie. Tym czyścikiem doskonale myjemy naczynia. O co chodzi? Sama woda, raz namoczonym, może być to zimna woda, jesteśmy w stanie wymyć nawet najbardziej tłuste naczynia, patelnie. Tutaj mamy taką część porowatą. Jeżeli coś na przykład się przypali, to bardzo ładnie tym wyczyścimy. Czyli nie musimy kupować już żadnych płynów do mycia naczyń. Mało kto się zastanawia nad tym, jak smakuje płyn do mycia naczyń. No tak, bo słuchajcie, potrzeba ogromnej ilości wody, aby ten płyn do mycia naczyń wypłukać. A tutaj słuchajcie, naszym czyścidło, sama woda, niewielka ilość i naczynia mamy idealnie umyte i nie musimy pić chemii. Kolejna rzecz jest ta, że możemy ten czyścik użyć w zmywarce. Czyli znowu, z jednej strony oszczędność, bo na tabletki już pieniędzy wydawać nie musimy, a druga rzecz ta jest istotna i ważna, że przestajemy chemią się zatruwać. Wkładamy na górę między naczynia, i to działa tak naprawdę w oparciu o prawa fizyki, bo zmniejsza napięcie powierzchniowe wody. Możemy ewentualnie dać trochę kwasku, sody i to wystarczy. Bardzo najczęściej pada na wszelkich spotkaniach pytanie, no dobrze, ale jak to będzie wyglądało? No oczywiście po bardzo zabrudzonych naczyniach to czyścidło będzie brudne, więc należy je uprać. Za chwilę też w części dalszej powiem, jak czyścidła należy konserwować, aby jak najdłużej nam służyły. OK. Jeszcze wspomnę jedną ciekawostkę, dlatego że na przykład te czyściki małe tutaj w komplecie mamy dwie sztuki. Biały kolor doskonale pochłania zapach i te dobre, i te złe. Czyli jeżeli na przykład biały czyścik, ten mały bądź białą rękawicę wstawimy do lodówki, to
może być tam razem i tort, i śledź, i jedno drugim zapachem nie przechodzi. Dlatego, że czyścidło, biały kolor, genialnie wchłania zapachy. Kolejnym elementem jest to, że na przykład ten czyścik mały, znam osoby, które doskonale używają go do butów. Dlatego, że tak samo, nie dość, że działa antygrzybiczo, to oczywiście mamy jeden przeznaczony, tak? No, wiadomo, że jeden będzie na przykład dobrze takich naszych właśnie rzeczy typu buty do środka, po to, aby nie było przykrych zapachów. Także zastosowanie tego produktu jest bardzo szerokie. Ok. A tutaj mamy, o, proszę zobaczyć, to jest japoński materiał, nanowłókno Sanbie. One się tylko różnią kolorami, bądź wielkością, bo tak samo mamy jeden w ekspresie do szybkiego mycia okien i luster. Są to specjalne włókno, gdzie na centymetr mamy naniesiony kilometr włókna. On genialnie wchłania wodę, dużo bardziej niż popularna Ircha, i tak naprawdę zastępuje nam papierowe ręczniki. To jest genialne, dlatego że już nie musimy żadnych ręczników kupować, wydawać na to pieniędzy, a tym produktem możemy naprawdę idealnie wyczyścić nasz dom. Powiem wam, że dla mnie to na początku odkryciem było bardzo dużym, kiedy nabyłem taki zestaw. Mi się bardzo spodobało, kiedy wymyłem sobie białą rękawicą lodówkę, do tego, prawda, ręczniczkiem do sucha, następnie kuchenka, raz namoczoną tą rękawicą i kuchenkę właśnie do sucha wytarłem tym ręcznikiem i wtedy zobaczyłem, że żadne ręczniki papierowe nie są mi już potrzebne. Czyli wygodnie, szybko i elegancko to wygląda. I teraz jeszcze pokażę, dlaczego mamy taki ręczniczek Sanbim do ekspresu. Dlatego, że jak ściągamy ekspresem wodę, to tą wilgoć przecieramy. Czyli raz bierzemy, wilgoć się ściąga i już. I tak samo po umyciu okien, jeżeli troszkę wody zostanie w rogach, to przy ramach okiennych sobie szybciutko tą wodę ścieramy lekko, łatwo i przyjemnie. Ok. Kochani, na czyścidłach naszych mamy metki. Bardzo ważne jest też to, ponieważ niestety, ale dziś żyjemy w świecie, gdzie różne produkty są sprzedawane w internecie. I bardzo ważne jest, aby były to produkty oryginalne. I produkty oryginalne można kupić tylko u autoryzowanych przedstawicieli firmy Raipak, konsultantów. I właśnie tutaj, między innymi na portalu Nowa Idea. I teraz zobaczmy, kochani, metki. To jest akurat metka 25 lat, tutaj widać, dlatego że firma jest od 25 lat już na rynku. O, można sobie zobaczyć, to jest taka okolicznościowa. Natomiast tu jest bardzo ważny element. Oczywiście ta metka jest haftowana, ładna, wygodna, żeby sobie czyścidło zawiesić. Natomiast bardzo ważne jest to, że na tej metce jest data produkcji. Dlaczego? Otóż Raipak jest jedyną firmą, która daje 18 miesięcy pełnej gwarancji na tekstylia. Czyli jakakolwiek rzecz by się Państwu wydarzyła z tym produktem, to można go odesłać do firmy i bez podania przyczyny otrzymać produkt nowy, w pełni wartościowy. I kolejnym elementem jest to, że mamy tutaj też recykling. O co chodzi? Otóż jeżeli na przykład po 10 latach, czysto hipotetycznie mówiąc, uznacie, że chcecie mieć produkt nowy, to w tym momencie wysyłamy go do Nowej Idei, tak? Bo przez Nową Ideę ten recykling możemy sobie, kochani, i za połowę wartości otrzymujecie produkt nowy. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest to, to o czym mówiłem, że firma ma 25 lat, bo nasz produkt od 8 lat jest ulepszony, uszlachetniony. Czyścidła Raipak od 8 lat nasączone są nanosrebrem, czyli jest to najnowszy sposób walki z wirusem,
z grzybem, z pleśnią. I jeżeli spojrzymy, poproszę kamerę troszkę bliżej. O, zobaczcie. Raz przetarta powierzchnia jest jednocześnie dezynfekowana. To mamy potwierdzone testami, badaniami, doświadczeniami. I to otworzyło nam też drogę nie tylko do, bo prawda, wiadomo, że iPad był na początku produktem typowo domowym, ale otworzyło nam drogę do obiektów komercyjnych, takich jak przedszkola, żłobki, restauracje, hotele. Nawet mam firmę sprzątającą z Anglii, która zamawia mi te produkty, bo też robią usługę ekosprzątanie i zachwyceni są, bo po pierwsze mogą się wyróżnić na rynku, ekosprzątanie, tak, usługa. Druga rzecz jest ta, że te osoby korzystające z produktu siebie nie zatruwają, no bo niestety panie sprzątające są bardzo narażone na chemię, no i jest to wygodne i szybkie. Też zobaczcie, kochani, jedną rzecz. Jeżeli zakładamy tą rękawicę, to ona wspaniale, szczególnie dla kobiet, to jest istotna, ważna informacja, ona wspaniale chroni nasze dłonie. OK. Zobaczmy, co mamy dalej. Mówiliśmy sobie, że jest nanosrebro, tak? To jest element istotny, ważny. Jeżeli macie państwo na przykład czyścidła firmy Raifat, ale sprzed 10 lat, i chcielibyście mieć produkty z nanosrebrem, to możecie jak najszybciej do Nowej Idei zadzwonić i dowiecie się, jak dzięki Nowej Idei możecie zrobić recykling, czyli wymienić produkty bez nanosrebra na produkty z nanosrebrem. Myślę, że jest to atrakcyjna propozycja. OK. Słuchajcie, to mamy zestaw domowy, mamy coś jeszcze. Do tego kompletnego zestawu domowego muszę wziąć tutaj do mojego pudełka. Mamy wspaniały ręcznik. Oczywiście, jest to ręcznik, który bardzo dobrze używa się na co dzień. On jest na przykład w kolorze różowym, ale można też na przykład mieć w kolorze niebieskim. Natomiast ten ręcznik jest bardzo ciekawy ze względu na to, że on jest wspaniałym ręcznikiem saunowo-plażowo-basenowym. Zobaczcie, nim nie musimy się wycierać, czyli nie musimy naszej skóry męczyć, trzeć, narażać na podrażnienia, tylko delikatnie dotykamy do ciała i ręcznik momentalnie wchłania wodę. Jeżeli jesteśmy na przykład na saunie, jeżeli jesteśmy gdzieś na jakimś wyjeździe, a w publicznych miejscach, nie ma znaczenia, kto gdzieś przed nami leżał, dlatego że ręcznik jest nasączony nanosrebrem. Dzięki temu jesteśmy chronieni antybakteryjnie. Przykładowo jesteśmy na plaży, nie? Złożyliśmy sobie ręcznik, bierzemy go, możemy go sobie o delikatnie trzepnąć. Piasek jest idealnie czysty. Ręcznik zajmuje mało miejsca. Zobaczcie. On się wygodnie składa, nie puchnie, dzięki czemu też nie śmierdzi, mówiąc brutalnie. Jest bardzo wygodny do podróży, na wszelkie wyjazdy. O, ja pokażę go do kamery. Zawsze pokazuję różowy, bo przypomina mi się, jak kolega nasz właśnie dla żartów zaczął chodzić sobie na saunę z ręcznikiem różowym. Dość zabawnie to wyglądało, ale dzięki temu nawiązał kilka ciekawych kontaktów biznesowych. Prawda? Mamy nasz ręcznik. I zapraszam na wakacje, można sobie jechać pod pachę szybciutko. OK. Do naszego zestawu kompletnego domowego i ręcznika mamy jeszcze kolejną rzecz. Mamy wspaniały zestaw samochodowy. Poproszę troszkę do kamery. To jest zestaw samochodowy, bądź może być to też taki podręczny zestaw osoby sprzątającej. Te rękawice, one są troszkę większe, po prostu dopasowane do męskiej ręki. Zawsze, kiedy pokazuję mechanizm, fajnie, kiedy można właśnie to zrobić na samochodzie, jest to efekt, słuchajcie, niesamowity, dlatego że no, to trzeba zobaczyć, tak? Bardzo ciężko jest opowiadać o czymś, co tak naprawdę trzeba zobaczyć. To zaczynam od koloru białego. Podchodzę do samochodu, raz namoczoną tą rękawicą w zimnej wodzie, robię połowę felgi,
i idę do góry aż do szyby. Samochód jest ten kawałek idealnie wyczyszczony, a jednocześnie każdy z nas widzi, że ta rękawica nie przenosi brudu z miejsca na miejsce. To jest, słuchajcie, mega. Ręcznikiem Sunbeam, który też tutaj mamy w tym zestawie, wycieram do sucha, a potem wszystkie powierzchnie samochodu lakier polerujemy rękawicą różową. Jednocześnie, słuchajcie, na przykład u mnie można w samochodzie zobaczyć, taka rękawica na co dzień sobie jeździ, dlatego że w środku wyczyścimy kabinę samochodu i jednocześnie ten kurz się tam nie osadza. Więc jest to bardzo praktyczna i wygodna rzecz. Jeżeli mamy siedzenia materiałowe, mamy wspaniałą rękawicę, to jest taki materiał, to się nazywa ta rękawica tak zwana biała nowa. Ktoś powiedział, że to jest taki w dotyku, no przez internet tego nie pokażemy, to trzeba dotknąć, ale jak zamówicie sobie, to będziecie wiedzieli, o czym mówię. To jest materiał, który na Śląsku nazwali pijok. Dlaczego? Dlatego, że on genialnie wchłania wodę. Tą rękawicą wyczyścimy wszystkie powierzchnie materiałowe. Ta rękawica powoduje to, że jeżeli na przykład na siedzenia w samochodzie, no mówię o tych materiałowych, wyleje nam się jakaś kawa, no życie, tak? Może dzieciaki, może wnuki, może my żyjemy aktywnie, to niewielka ilość zimnej wody, rękawica namoczona, ciach, 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 siedzenia i są idealnie wyczyszczone. Jednocześnie to, co jest istotne i ważne, to te wszystkie te miejsca bardzo szybko wysychają. Ta rękawica jest genialna tak samo do materacy. Zobaczcie, tu jest tak samo nanosrebro, czyli możemy nasze materace, sobie wszystkie łóżka, materace, nie tylko wyczyścić, ale dezynfekować. Zapobiegać powstawaniu bakterii, grzybów, wirusów i roztoczy. Także mega praktyczna rzecz, którą polecam. Jako ciekawostkę powiem wam, jeżeli mamy na przykład jakieś fotele, trudniejsze zabrudzenia, zastarzałe takie, no nie możemy doczyścić, to bierzemy niewielką ilość wtedy szarego mydełka i tą rękawicą w połączeniu z szarym mydełkiem na 99% praktycznie wszystko możemy doczyścić. Oczywiście nie zrobi to powierzchni nowych, ale powiem wam, że niektóre efekty są zaskakujące in plus na maksa. Ok. I chciałem pokazać, bo jeszcze nie mówiłem wam o jednej poduszce, bo też w zestawie, w tym ściennosufitowym podłogowym, mamy poduszkę tą tak zwaną białą nową, tego pijoka. Ona się różni tym, że ona ma żółtą metkę. Ona ma żółtą taką metkę. Tak, ja prosiłem tę kamerę, żeby... Okej. I ta poduszka służy do trania na przykład dywanów, wykładzi. Ona jest genialna, też tak, bardzo praktyczna, jeżeli coś nam się wyleje. Ja ją mam na przykład założoną na mopa, drążek, na co dzień. Bo jeżeli mi się wyleje woda w łazience, to ja nią leciutko przecieram i ona momentalnie wchłania wodę. Mega praktyczna, wygodna rzecz. Kiedyś miałem sytuację, byłem na prezentacji w małej restauracji, no i pani specjalnie wylała olej, no i ciekawa była, jak ja to wyczyszczę. Założyłem tą poduszkę momentalnie, wszystko z podłogi było wchłonięte, a podłoga była idealnie czysta i prawie że sucha. Ok, czyli mamy kolor biały nowy. Dobrze. I teraz, kochani, to, co my widzimy przed sobą tutaj, to jest zestaw w pełni nowy. Zestaw, żeby działał, musimy aktywować. Aktywuje się poprzez upranie, czyli aby ten włos otworzyć, dlatego że to jest jak ludzki włos, my musimy nasze czyścidła uprać. Bierzemy wszystkie oprócz koloru różowego. Kolor różowy
Na początku prania nie wymaga, tak? To jest jedyna rękawica, którą używamy, jedyny kolor, mamy tu rękawicę i w poduszce podłogowej, której używamy na sucho, upierzemy ją w momencie, kiedy się zabrudzi. Wszystkie inne nasze materiały musimy uprać. I teraz jak je uprać? Otóż w pralce maksymalnie do stopni 60 bez środków zmiękczających. Mogą być też środki, na przykład nasze z nanosrebrem, o których jeszcze potem kilka słów opowiem. I trzykrotne upranie produktu powoduje, że włos jest w pełni otwarty i produkt nabiera mocy swojego działania. Ok. Tak jak mówiłem, ciekawostkę, że raz namoczoną tą rękawicą w zimnej wodzie, jesteśmy w stanie wymyć nawet do 100 metrów kwadratowych standardowych zabrudzeń. Raz zamoczoną tą poduszką, jesteśmy w stanie wymyć nawet do 250 metrów. I dokładnie wiem, że kiedy się o tym opowiada, to jest ciężko uwierzyć w to. Tak, to jest naturalne, że kiedy słyszymy o tym, to nie dowierzamy. Bardzo często jest tak, kiedy mam jakieś spotkanie i widzę, że osoby są sceptycznie to nastawione, to uśmiecham się, bo też tak na początku miałem. Dzisiaj chcemy szybko, na tyle, na ile jest to możliwe, poprzez kamerę internetową pokazać mechanizm działania tego produktu w praktyce, żebyście sami zobaczyli, ok? Do tego będę musiał przygotować lustro, szkło. Mam nadzieję, że będzie to wszystko widoczne. Ok, tutaj mamy lustro, dobra. Ja się. Mamy przygotowaną rękawicę, która jest aktywowana, czyli to jest dana rękawica, którą ja czyszczę u siebie w domu i na różnych spotkaniach. Ok, prawda? To jest biały kolor, biała rękawica, która jest bardzo mocno każdego dnia używana. Dobra, do tego mam ręcznik Sunbeam. Jeszcze chwilę opowiem. Czyli to jest ten ręcznik, który był nawet w komplecie. I słuchajcie, zrobimy symulację takich trzech życiowych zabrudzeń. Numer jeden to jest krem Nivea. Czyli mamy symulację takich tłustych zabrudzeń. Jakiś okap, tego typu rzeczy. Krem Nivea. Prawda? Ok. Czyli namarzymy sobie tutaj na szkle. Mam nadzieję, że będzie to widoczne. Mamy krem Nivea. Widzimy, nie? Poproszę bliżej kamerę. Mamy krem Nivea. Dobra. Do tego weźmiemy pastę do zębów. Nie, przepraszam bardzo, pastę do butów. Słuchajcie, dawno w ten sposób przez internet tego nie pokazywałem. O, zobacz, mam pastę do butów, tak? Kiwi, znamy. Troszkę ta kamera zbliża, na palcach mam pastę. Nałożymy tutaj. Ok. Ale żeby nie było nudno, mamy coś jeszcze. Czyli pasta do butów symuluje nam takie elementy jak felga, kominek, piecyk. Mamy szminkę. Czyli zabrudzenia tłuste i woskowate. Prawda? O, mamy szminkę. Poproszę kamerę bliżej. I zrobimy sobie taki obraz. Ok. Teraz, prawda, mamy taki malunek. Mamy palce brudne. I teraz zobaczcie. Normalnie podszedłbym do kranu, ale tutaj biorę miseczkę. To jest miseczka z niewielką ilością zimnej wody. Namaczam moją rękawicę w tej zimnej wodzie. Ok, proszę. To nie jest, słuchajcie, tak idealnie łatwe tutaj to pokazać do kamery.
ale mam nadzieję, że nam się uda to dobrze. Wyciskam rękawice. Ok. I przy okazji zobaczcie, mam troszkę pasty na palcach. Rękawicą mogę to wszystko zabrać, zebrać. Ręka jest idealnie. O. Czysta. I teraz zobaczmy, słuchajcie, mamy taki oto malunek. Myślę, że normalnie każdy z Was, słuchaczy drogich, aby tego się pozbyć, musielibyście użyć pełen arsenał rzeczy. Czyli na pewno jakiś ręcznik papierowy, psik-psik, jakieś środki chemiczne, duży optymizm, mało słów na K, no bo nie jest to łatwe. Ja pokażę naszą metodę. A, jeszcze jedna rzecz. Zimną wodą na pewno tego byśmy nie umyli. To jest moja rękawica namoczona w zimnej wodzie. Biała rękawica, biały kolor w ogóle, tak? Bo to czy rękawica, czy poduszka podłogowa, whatever, nie ma to znaczenia. Mówię o białym kolorze. Rozpuszcza brud na emulsji. Tutaj mamy ręcznik Sunbeam, to jest zawsze duet. O, ręcznik Sunbeam, tak? To jest taki słodki duet, para, to zawsze działa razem. I tu jest, kochani, jeden ważny moment, bo tak naprawdę przy czyszczeniu naszymi produktami nie jest potrzebna siła. Bo tutaj jest ważna liczba powtórzeń na powierzchni, a nie siła. I to też jest fajne, bo jest to wygodne, tak? Można leciutko, bez zasapania się, bez wysiłku, nawet najtrudniejsze zabrudzenia wyczyścić. Zobaczmy, jak nam się tutaj uda. Czyli kremnica, pasta do butów i szminka. Okej, okay, zaraz pokażę, jak ta rękawica wygląda. Sobie strzemy ręcznikiem, resztki brudu odparowują. Lekko, łatwo i przyjemnie. I teraz, kochani, zobaczcie jedną rzecz. Zobaczmy, jak ta rękawica wygląda. Zwykłą szmatką zapewne byśmy już nic nie robili. Musielibyśmy ją albo uprać, albo wyrzucić. Produkty firmy Rypad działają jak ludzki włos, czyli nasze włókno zbiera brud i nie oddaje go na zewnątrz. Jeżeli ja wezmę ręką, o, poproszę kamerę tutaj, jeżeli ja wezmę ręką sobie na tą rękawicę i trzecę po dłoni, zobaczcie, ręka jest czysta, nie ma czynniki, i tak naprawdę ja tak 2 metrów, bo to nie przenosi brudu z powierzchni na powierzchnię. No możemy sobie... Normalnie, gdybyśmy byli w warunkach domowych, u Państwa w domu, to mógłbym pokazać dużo, dużo więcej. No tutaj możemy taką szybką symulację, mechanizm przedstawić, jak to działa. OK. Możemy przesunąć. To sobie odłożymy nasze gadżety na bok. I kilka jeszcze ważnych rzeczy. OK. I teraz zobaczmy. Jeżeli ta rękawica czy inne czyścidła są brudne, to w tym momencie co należy robić? Otóż bardzo ważne jest to, aby ten brud w tych włóknach nie zostawał. Dlaczego? Dlatego, że są takie mikrorurki i jeżeli ma to nam długo służyć, a zestaw w warunkach domowych jest przeznaczony na 15 nawet lat używania, to należy go odpowiednio konserwować. Czyli taką rękawicę od razu przeprać sobie na bieżąco szarym mydełkiem, taką przepierkę babuni można zrobić. Mamy też nasze specjalne, bardzo dobre, skuteczne, szybko działające mydełka z nanosrebrem,
jednocześnie uzupełniają to nanosebro, lub wrzucamy do pralki do stopni 60 i pierzemy. Jeżeli nie mamy kiedy tego zrobić, no bo życie, gdzieś tam szybko poczyściliśmy dom, czyścidła są brudne, nie mamy momentu, żeby do pralki wrzucić przeprać do miski, wrzucamy czyścidła z wodą, żeby ten brud nie wysychał, a kiedy już mamy czas, moment, to szybciutko je przepieramy lub do pralki wrzucamy. OK. I teraz, kochani, jak jesteśmy przy temacie prania, to jeszcze chcę pokazać Wam jeden produkt, który został stworzony właśnie między innymi pod kątem tym, aby prać nasze czyścidła, ale też po to, abyśmy mogli prać w ekologiczny sposób nasze ubrania. Ja poproszę troszkę kamerę niżej. Ja sobie sięgnę tutaj, mam nadzieję, że będzie to widoczne. Otóż firma Ripad przygotowała dla Państwa wspaniałe koncentraty do prania z nanosrebra. Te koncentraty są ekologicznie przyjazne. Czyli jest to idealny produkt dla ufuleniowców, na przykład dla osób drażliwych, dla osób, które nie lubią chemii. Ponieważ jest to koncentrat, używamy niewielką ilość, tutaj prawda, mamy nakrętkę, niewielka ilość, tak, i taki koncentrat wystarcza na około 17 do 20 prań. Ciekawostką jest to, że tutaj jest nanosrebro, a więc jednocześnie, biorąc nasze ubrania, działamy też antybakteryjnie. Na ubraniu zostają cząsteczki nanosrebra, dzięki czemu jesteśmy właśnie antybakteryjnie chronieni. Jeżeli ubrania gdzieś wysychają, czy na przykład długo leżą namoczone w misce, to też nie ma elementu przykrych zapachów. Tak naprawdę to, jak powiedziała mi jedna z klientek, Łukasz, to jest wspaniałe, bo wreszcie ubrania nie śmierdzą mi chemią, tak? Nie przeszkadza mi to, bo jest zapach praktycznie niewyczuwalny, neutralny i mogę się skupić na perfumach, które używam. Koncentraty są przeznaczone do ciemnego, tak, jest podział, czyli do ciemnego, do ubrań właśnie w kolorach czarnym, gdzie wspaniale te elementy są wydobywane bardzo ładnie po upraniu, ubrania wyglądają. Mamy kolejny koncentrat do białego i tutaj też jest taki element, jeszcze podam Wam jeden sekret, że z białymi ubraniami, białe koszule, białe bluzki, możemy też wkładać nasze białe czyściki. Otóż biały kolor będzie uprany jeszcze lepiej. Także też jest to taka ciekawostka. Możecie razem wspólnie to używać. Czyli mamy do białego, no i do koloru. Oczywiście ubrań to nie zrobi nowych, natomiast mega dobrze są uprane, elegancko wyglądają i nie śmierdzą chemią, bo jest to produkt ekologicznie przyjazny. OK. Wracamy, słuchajcie, do tematu naszego kompletnego zestawu domowego. Dlaczego mówię, że do kompletnego zestawu domowego? Ponieważ jeżeli dokładnie się przyjrzymy, jaka jest konstrukcja wszystkich kolorów, wszystkich włókien, to tak naprawdę widzimy, że tylko przy użyciu kompletnego zestawu domowego jesteśmy w stanie całkowicie wyeliminować chemię. Bo jeżeli spojrzymy na to jako na pojedyncze elementy, to niestety, ale nie będziemy do końca zadowoleni. To tak jakbyśmy troszkę mieli samochód bez kierownicy, skrzyni biegów czy przedniej szyby. Nasz zestaw tak naprawdę klienci kupują z trzech przyczyn. Numer jeden to jest to, że nasz produkt jest zamiennikiem kosztów. Czyli przestajemy wydawać pieniądze na chemię. Na wszystkie dodatkowe gąbki, gąbeczki, te elementy,
miejsce tego mamy live. Ten kompletny zestaw jest w stanie służyć nam przez nawet 15 lat. Skąd o tym wiemy? Bo firma ma 25 lat i spotykamy klientów, którzy mają zestawy kilkunastoletnie, które w pełni sprawnie działają, czyli czyszczą idealnie. Kolejnym elementem jest to, że korzystając z naszego produktu, przestajemy chemią się zatruwać. Czyli to, co mówiliśmy na początku, kiedy przypomnijcie sobie obraz, te slajdy, badania naukowe, wszystkie te elementy, to zobaczcie, jak to jest ważne. Koniec zatruwania się chemią dzięki naszemu produktowi. I trzecim elementem istotnym i ważnym jest to, że przy użyciu naszego produktu jesteśmy w stanie do 4 razy szybciej wyczyścić nasz dom. Dlatego, że po pierwsze, no widzieliście, tak jak na tej szybie, najtrudniejsze zabrudzenia. Wyobraźcie sobie, nawet kominek, szybę kominkową zapieczoną potrafimy wyczyścić tylko i wyłącznie przy użyciu wody bądź ewentualnie niewielką ilością szarego mydełka. Więc czyścimy do 4 razy szybciej. I zawsze jeden z tych 3 powodów jest dominującym, ten powoduje, że klienci tak chętnie kupują nasze zestawy. Natomiast ja chciałem Państwu pokazać, bo jest to produkt klasy premium, niewątpliwie, natomiast jest to produkt klasy premium najtańszy na rynku. Dlatego, że on jest po pierwsze w budżecie każdego człowieka, bo wszyscy na co dzień pieniądze na chemię wydają, a tu już nie muszą, bo nasz produkt koszta za mniej. I postaram się teraz szybko na tablicy narysować. Mam nadzieję, że będzie to przejrzyste, a jeżeli będą jakieś pytania, to postaramy się na nie indywidualnie już odpowiadać. Poproszę kamerę na tablicę. OK. Mam nadzieję, że tak będę rysował, żeby to było widoczne. Nie wiem, czy Państwo, czy ktokolwiek Państwa liczył, ile miesięcznie na chemię wydaje, ale z reguły wiem, że tego nikt nie liczy. To troszkę jest tak jak z takim kapiącym kranem. Kap, kap, kap i te pieniądze uciekają. I teraz zobaczcie, ponieważ nikt tego nie liczy, zrobiono badania, że przeciętna, mówię o przeciętnej rodzinie, bo być może u Państwa jest troszkę mniej lub dużo więcej, przeciętna rodzina wydaje około 100 zł miesięcznie na utrzymanie naszego domu w czystości. Ale jak zastanowimy się, nie wiem, u Państwa pewnie jest podobnie. Natomiast jak zastanowimy się, nie jest to koszt jedyny, bo do tego dochodzi 30 zł. Woda, tutaj pamiętajmy, że niewielką ilością wody jesteśmy w stanie wymyć do 100 metrów. Podgrzanie jej, kolejne 30 zł i 40 zł. Kanalizacja, która w tym wszystkim jest najdroższa. Kolejne to, czyli jeżeli przyjrzymy się, to tak naprawdę średnia statystyczna rodzina wydaje około 200 zł miesięcznie na utrzymanie domu w czystości i tak naprawdę jest taki dożywotni kredyt, bo każdego miesiąca te pieniądze są wydawane. I teraz zobaczmy. Jeżeli my weźmiemy te same 200 zł na przełomie 48 miesięcy na przykład, to nam wychodzi już 9600. Tutaj troszkę ta tablica nie jest tak idealna do pokazania, ale ustawić sobie liczby i ten mechanizm zobaczyć. Zobaczcie, na przełomie 48 miesięcy my jesteśmy w stanie wydać 9600. Na przełomie na przykład
12 miesięcy to będzie 2400. Pierwszy rok, nie? Rok 2400, wydaliśmy lekko ręką na chemię, ale już w przeciągu 4 lat to jest 9600. Kochani, nikt tego nie liczy, ale podejrzewam, że wszyscy chcielibyśmy ten pieniądze dodatkowo w kieszeni mieć. I teraz, jeżeli spojrzymy na to, nasz zestaw, taki podstawowy, kompletny, ten, o którym tutaj mówiliśmy, bez ręcznika i bez zestawu samochodowego, są elementy, które dodatkowo możecie sobie w Nowa Idea dokupić, kosztuje 2440. Zobaczmy, kochani, jak się ma ta kwota do tej 9600, która tak naprawdę stale rośnie. My, nabywając nasz kompletny zestaw, tak naprawdę po roku już zwraca nam się zestaw, a kolejne 10-14 lat my czyścimy za darmo. Nie musimy wydawać pieniędzy na chemię. To można policzyć. Ale zobaczcie jeszcze jedną rzecz. Nie wyliczymy tego, jak chemia nas zatruwa, jak dzięki temu nasze zdrowie zyskuje. No i oczywiście szybkość. Okej, troszkę poproszę kamerę niżej. Zazwyczaj jestem przyzwyczajony, żeby pokazywać to na żywo. Troszkę w internecie to inaczej wygląda. Okej, jeszcze raz tutaj widzimy nasze produkty. Cały arsenał rzeczy. Kochani, obiecaliśmy, że jeszcze mamy niespodziankę, tak? Rozmawialiśmy tutaj o tym na początku. Wrócę do slajdów i zobaczmy, co my tam ciekawego mamy. Poproszę slajdy. Dobrze. Okej. Niespodzianka. Zaraz będzie niespodzianka. Czekamy, gdzie jest niespodzianka. Szukamy niespodzianki. Dobra. Mamy niespodziankę. Muszę troszkę tutaj włączyć. Obiecam, że będzie niespodzianka. O, jeszcze raz, tak? Na szczęście jest rozwiązanie. Na początku rozmawialiśmy sobie o tym, jak ta chemia nas zatruwa. Pokazaliśmy, w jaki sposób możemy tą chemię wyeliminować, jak oszczędzić pieniądze. I tak naprawdę, słuchajcie, kiedy się o tym wszystkim mówi, no to jest odmowa, tak? Ale zobaczycie, doświadczycie tego, kiedy sami nabędziecie te produkty i zaczniecie ich używać, bo nic nie zastąpi praktyki. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania odnośnie naszych produktów, kierujcie je do Nowa Idea, a Nowa Idea wystosuje te pytania do mnie i na wszystkie wam odpowiem. A teraz przechodzimy do niespodzianki. Otóż słuchajcie, dzisiaj dla wszystkich tych, którzy z nami tutaj są i do końca zostali, mamy prezent. Mamy prezent, gdzie możemy do godziny, do końca dnia dzisiejszego zakupić taki zestaw webinarowy. I co w nim mamy? Mamy wspaniały magazyn w harmonii z naturą. Mamy trzy te koncentraty, o których ja tutaj mówiłem, tak? Czyli do białego, do koloru, do ciemnego. Dodatkowo mamy jeszcze taki mini czyścik do okularów firmy Ray-Ban. No właśnie. Jeszcze pokażę na koniec mini czyścik do okularów. Poproszę kamerę. Dlatego, ja mam nawet przy sobie tutaj, to jest taki mini czyścik do okularów i szkieł. Słuchajcie, wspaniała rzecz. Dlaczego? Dlatego, że ten czyścik jest tak samo nasączony nanosrebrem. Czyli jeżeli bierzemy szkła, to chronimy się antybakteryjnie, bo przecież słuchajcie,
Na szkłach wiadomo, że osadzają się bakterie i nie tylko brud. Tutaj nie dość, że wspaniale zadbamy o nasze okulary, ale też działamy antybakteryjnie. Identyczna rzecz, jeżeli chodzi o telefony komórkowe, ekrany komputerów, laptopów. Ten czyścik można kupić oddzielnie na portalu Nowa Idea, a można go też, jako pojedynczy, można go kupić w zestawie tym podstawowym i oczywiście jest w zestawie prezentowym, o którym właśnie sobie mówimy. Tutaj przełączę. OK. Czyli mamy zestaw prezentowy. Ten czyścik jest też idealny do na przykład aparatów fotograficznych. Telewizja TVN używa go do kamer, także jest to produkt najwyższej jakości. Także kochani, zapraszam do zakupu zestawu promocyjnego, webinarowego do końca dnia dzisiejszego. Kupując go oszczędzacie 35 zł. Ponieważ mija już godzina naszego spotkania, bardzo Państwu dziękuję. Będziemy kończyli. Jeszcze raz zachęcam do... OK, mamy jeszcze tutaj pytania. Ewa Włodarczyk. Właśnie sprawdziłam datę produkcji, zakup. O, i ciągle są idealne. Słuchajcie, od 2007 roku. Ewa, bardzo dziękuję. Mówię po imieniu, ponieważ znamy się, więc jest to naturalne. Agnieszka, nie wiem, czy tylko u mnie jest taki... A, pozdrawiam wszystkich. No dobrze. To, o czym mówisz, mycie okien, to zestaw super, również do luster, zwłaszcza do dużej płaszczyzny. Słuchajcie, to jest mega, bardzo dziękuję, że dzielicie się swoimi informacjami. Czy macie, kochani, jeszcze jakieś pytania? Zachęcam, chociaż godzinka mija, natomiast mamy czas jeszcze przeznaczony na to, aby na kilka pytań odpowiedzieć. Mamy pytania, to zachęcam do zadawania ich. Pani Ludomira, bardzo dobra prezentacja, wspaniałe czyściki, których użyłam od 2003 roku. Słuchajcie, bardzo dziękuję, bo naprawdę to jest łatwiej, kiedy wszyscy dzielimy się swoją wiedzą, informacjami, doświadczeniami. Widzę, że chyba już tutaj pytań żadnych nie ma. Ewa Włodarczyk, oczywiście Łukasz, dziękuję. Okej. Chyba już tutaj żadnych pytań nie widzę. Zatem jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję za poświęcony czas, za uwagę, za otwartość. Do zobaczenia. Wszystkim jeszcze raz dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie i zachęcam do korzystania z produktów firmy Raiffeisen. Do widzenia. Dziękuję.